się łatwo. Usłyszycie te słowa? Dziś większy niż Warszawo! Ja to wszystko sprawiam. To słowa o tym, który mieni się chlebem. Teraz chłopcze. To słowa o szatanie. Pięknie podane. Słowa tej piosenki mówią o tym, że wszyscy ludzie, którzy osobiście nie poznali Boga, są w rękach szatana. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który byłby w stanie powiedzieć: jestem wolny. Ponieważ każdy, kto nie spotkał osobiście Jezusa, jest w ręku diabła. To diabeł robi PR religii, humanizmowi, polityce. To on dba o to, aby każdy człowiek myślał, że jest wolną istotą. On chce być w twoim życiu królem. Ale powiem ci dobrą nowinę. Ta nowina jest prosta. Jezus Chrystus, Syn żywego Boga, wszedł tu na ziemię, aby zniszczyć dzieła diabła. On nie przyszedł tutaj po to, żeby głaskać cię po plecach i mówić: rozumiem twoją wolność i cieszę się z twojej ludzkiej wolności. On tu przyszedł po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Jezus Chrystus, Syn żywego Boga, to nie jest religia, to nie jest humanizm, to nie jest polityka. Jezus Chrystus to żywy Bóg. On nikogo na siłę do niczego nie przymusi. On przychodzi do człowieka i mówi do niego: jeżeli realnie chcesz doświadczyć mojej mocy, to wezwij mojego imienia nad swoim życiem. On dzisiaj mówi do ciebie przeze mnie. Nazywam się Artur Cerojski. Jestem człowiekiem, który osobiście spotkał Jezusa. Kiedyś jak ty chodziłem tutaj i byłem panem swojego życia. Byłem zawodowym przestępcą. Mając 17 lat zamordowałem człowieka i wylądowałem w więzieniu. Byłem bandytą, handlowałem narkotykami i wielokrotnie umierałem od kokainy. Ale przyszedł dzień, w którym ten Jezus dotknął mojego życia prostym słowem. On powiedział: oto jestem, czy chcesz za mną pójść? Dzisiaj mówię tobie prosto Ewangelię. Nie myśl sobie, że jesteś panem swojego życia. Jeśli nie oddałeś Jezusowi tego życia, to jesteś niewolnikiem diabła. A diabeł nie będzie się z tobą patyczkował. On ci zrobi piękny PR w życiu, a następnie będzie miał cię za zwykłe popychadło. Nie bądź diabelskim pomiotem. Wybierz dzisiaj Jezusa, tego, który umarł za twoje grzechy, tego, który wstał z martwych, tego, który żyje dzisiaj w tych słowach Ewangelii, które przyjdziesz przez wiarę, staną się mocą Bożą w tobie. Jeszcze dziś podejmij prostą decyzję. Decyzję o oddaniu życia Jezusowi. To nic nie kosztuje. On za wszystko zapłacił. Oto jest czas łaski. Oto jest czas zbawienia. Oto wiarą można sięgnąć po życie wieczne i sukces tu na ziemi. Te słowa Ewangelii mogą wejść do twojego serca, jeśli tylko zechcesz. Zrób prosty ruch. Odrzuć diabła. Przyjmij Boga, a życie twoje zupełnie się zmieni. Bądź mądrym człowiekiem. Diabeł to frajer. Zwykła pała, który uciekł z nieba. Chciał być równy Bogu. Ale dzisiaj jest zwykłym rzezimieszkiem, który żyje z ciebie. Jesteś dla niego jak żer. Dlatego wybierz swojego ochroniarza, wielkiego Boga Jezusa, który może zmienić wszystko w twoim życiu, jeśli tylko będziesz chciał. Bądź mądry i wybierz życie.